zasłonki na drogach, a to dlatego, że miejscami pojawia się kołoleć, pojawiają się opady marznące, a to oznacza, że jest bardzo ślisko. No, przy takich warunkach korki, no widzieliśmy przed momentem Ostrobramską, no tu akurat przy wylocie z Warszawy nie ma kłopotów, ale im bliżej centrum i mosty oczywiście stoją. No to sprawdźmy w takim razie, czemu taka pogoda. No bo jeszcze jakby było mało tego wszystkiego, to miejscami pojawiają się opady śniegu. Tak jest teraz w Warszawie, północna część kraju. Tutaj przewaga pochmurnej pogody. Śnieg pada również w Poznaniu. Mgły w Gorzowie Wielkopolskim. Co to oznacza? Dużą porcję wilgoci w powietrzu. Natomiast na południu zupełnie inaczej. Tu jeszcze taki typ pogody, jaki mieliśmy w ostatnich dniach. To znaczy pięknie, słonecznie, ale bardzo zimno. Minus 11, minus 13 stopni. Najchłodniej w Opolu, najcieplej w Kołobrzegu. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany. Na południowym wschodzie już wiatr się nasila, a w ciągu dnia będzie tutaj dokuczliwy. Generalnie dziś wiatr umiarkowany i silny. W górach powieje najmocniej. A tak nad naszym krajem będą wędrowały chmury. Przybędzie ich z północnego wschodu, potem obejmą wschodnią i centralną część kraju. Te chmury przyniosą nam opady. Będzie to śnieg przechodzący w ciągu dnia, miejscami w deszcz ze śniegiem. No i oczywiście tam, gdzie najcieplej, będzie to deszcz, bo w rejonie Zatoki Gdańskiej nawet 3 stopnie. Tymczasem na południu jeszcze lekki mróz, minus 1, minus 2 stopnie. Jeszcze raz o wietrze muszę wspomnieć, bo wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa od wskazywanej przez termometry. Czy w kolejnych dniach czekają nas zmiany? Piątek i sobota to wciąż zimowa pogoda w centrum i na wschodzie, ale na zachodzie już cieplej. 1 stopień to w piątek, tymczasem na południowym wschodzie minus 2. W sobotę od minus 5 do 1 stopnia. Ciśnienie stopniowo będzie się obniżać. Niedziela na północnym wschodzie przyniesie opady śniegu, poza tym deszcz ze śniegiem, a na zachodzie deszcz, bo tam najcieplej, nawet 2 stopnie. Poniedziałek na północnym wschodzie minus 1, na północnym zachodzie 2 stopnie, niskie ciśnienie, ale już we wtorek nieco wzrośnie, a temperatura na północnym wschodzie na poziomie minus 3 stopni, na zachodzie 1 stopień. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. W Opolu w tym momencie jest najgorzej. No, jeśli nie musimy wychodzić, to przeczekajmy. W ciągu dnia uruchomi się wiatr, który nieco oczyści nam powietrze, ale tam, gdzie najniższa temperatura o poranku, czyli na południu, na południowym zachodzie, no jakość powietrza jest najgorsza. No i trudno tego nie połączyć. Najprawdopodobniej uruchomiły się tak zwane kopciuchy, które sprawiają, że jakość powietrza jest fatalna. Natomiast im dalej na północ, tym zdecydowanie lepiej. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Jak długo te zmiany potrwają? Już teraz zapraszam na szczegóły. Witam serdecznie. Mapa za mną prezentuje aktualną sytuację i widać, że na południu wciąż pogodne niebo, choć już pojawiają się tam nieliczne chmury. No i to tu najchłodniej. Minus 12 stopni w Opolu, minus 9 w Katowicach oraz w Kielcach, minus 8 w Krakowie, minus 6 we Wrocławiu. Natomiast w centrum i na północy mamy zachmurzenie całkowite i tu jest cieplej. 1 stopień w Gdańsku, w Kołobrzegu już 2 stopnie. W rejonie Gorzowa Wielkopolskiego mgły. Natomiast wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany. W ciągu dnia miejscami powieje nieco mocniej. W drugiej części dnia w rejonie Zatoki Gdańskiej spodziewamy się deszczu. Na północnym wschodzie oraz w centrum opady śniegu będą przechodzić w deszczu ze śniegiem. Natomiast na południowym wschodzie w rejonie Łodzi i Zielonej Góry będzie pruszyć śnieg. Temperatura. No to ważna sprawa, bo na północy nawet 3 stopnie. W głębi kraju od minus 1 do 0, a najniższa temperatura w Rzeszowie to minus 2 stopni. Jednak temperatura odczuwalna będzie niższa od wskazywanej przez termometry ze względu na wiatr, który w całym kraju umiarkowany, a momentami powieje nieco mocniej. Najsilniejszy wiatr w górach. Kolejne dni to zimowa aura we wschodniej części kraju. Tak będzie w piątek. Na zachodzie do 1 stopnia, na południowym zachodzie deszcz ze śniegiem. W sobotę na zachodzie deszcz bądź deszcz ze śniegiem i tu temperatura na plusie. W centrum i na wschodzie chłodniej i tu już spodziewamy się opadów śniegu.
Niedziela tylko na północnym wschodzie ze śniegiem, poza tym deszcz bądź deszcz ze śniegiem i od 0 do 2 stopni niższe ciśnienie. W poniedziałek utrzyma się niskie ciśnienie, opady śniegu na północnym wschodzie i w centrum, poza tym deszcz ze śniegiem. Natomiast we wtorek od minus 3 do 1 stopnia na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem, nad resztą kraju w centrum, na wschodzie spodziewamy się śniegu. A już teraz zaglądamy w góry, bo ruszają pierwsze ferie zimowe. No i jeśli chodzi o śnieg, to spokojnie, w górach jest go sporo, można planować ferie, tym bardziej, że dziś jeszcze śniegu przybędzie. Pokrywa teraz do 85 cm. Przesuwamy się na zachód, to także miejscami spodziewamy się świeżej dostawy białego puchu na Kasprowym Wierchu do 85 cm. U naszych południowych sąsiadów do 100 cm śniegu w ciągu dnia będzie tutaj jeszcze go przybywać. Z Czech przenosimy się na Słowację. Tu pokrywa śnieżna do 100 cm i również w ciągu dnia jeszcze będzie tu padać śnieg. Czas na Austrię. Tutaj pięknie, słonecznie, bezchmurne niebo. Temperatura od minus 2 do 3 stopni, a pokrywa śnieżna do 290 cm. Czy we Włoszech więcej śniegu? Tu do 155 cm śniegu. Do zobaczenia. Na szczegóły. Milena Rostkowska-Galant. Dzień dobry. Pierwsza mapa to aktualna sytuacja. No i tu znakomicie widać, jak różne typy pogody mamy dziś nad Polską. Na południu poranek był bezchmurny. Teraz pojawiają się już niegroźne, nieliczne chmury, ale wciąż możemy tu liczyć na całkiem przyjemną pogodę i na błękit nieba. Natomiast północna połowa Polski zasnuta chmurami. Tu zachmurzenie całkowite, bez przejaśnień. Mgły w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego wciąż nie odpuszczają, a najniższa temperatura w Opolu, tam minus 12 stopni. Minus 9 w Kielcach i w Katowicach, minus 5, minus 6 w głębi kraju. Im dalej na północ, tym cieplej. W Gdańsku 1 stopień, w Kołobrzegu około 2. Wiatr słaby i umiarkowany. W drugiej części dnia wiatr głównie umiarkowany. A tak nad naszym krajem będą dziś wędrowały chmury. Przybędzie ich najpierw na północnym wschodzie, potem na wschodzie i w centrum kraju. Przyniosą nam także opady. Będzie to śnieg przechodzący w ciągu dnia w deszcz ze śniegiem, a miejscami w deszcz oczywiście wraz ze wzrostem temperatury. A najcieplej będzie w Gdańsku i w Kołobrzegu. Tu 3 stopnie. Natomiast najniższa temperatura w Rzeszowie minus 2. Na południowym wschodzie śnieg. W Kielcach, w Łodzi oraz w Zielonej Górze również spodziewamy się opadów śniegu, ale w centrum i na północnym wschodzie będzie to deszcz ze śniegiem, a w rejonie Zatoki Gdańskiej deszczowe chmury. Uwaga, wiatr umiarkowany i silny, potęgujący odczucie chłodu. Także mimo, że termometry wskazują no dość łagodną temperaturę w porównaniu do tego, co mieliśmy w ostatnich dniach, ale wilgoć w powietrzu i wiatr sprawią, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Kolejne dni we wschodniej połowie kraju pod znakiem zimowej pogody. Tak będzie w piątek. Temperatura od minus 2 do 1 stopnia. W sobotę również w centrum i na wschodzie opady śniegu. One miejscami mogą być intensywne. A na zachodzie deszcz bądź deszcz ze śniegiem, bo tu zdecydowanie cieplej. Niedziela na północnym wschodzie przyniesie opady śniegu. W centrum i na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, a na zachodzie deszcz. Natomiast w poniedziałek od minus 1 do 2 stopni w centrum i na północnym wschodzie śnieg. Poza tym deszcz ze śniegiem. Wtorek w centralnej i wschodniej Polsce ze śniegiem, na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 3 do 1 stopnia. Sprawdzamy jakość powietrza. Wciąż najgorzej tam, gdzie najchłodniej, czyli na południowym zachodzie. Jeśli Państwo mogą odsunąć swoje wyjście na zewnątrz, to radziłabym pozostać w domu. To nie jest dobry moment na spacery, zwłaszcza dla osób starszych i dla małych dzieci. W ciągu dnia wiatr się uruchomi, powietrze się nieco oczyści, temperatura także wzrośnie. Ale nie ma takich kłopotów na północy, gdzie od rana mamy idealną jakość powietrza. Teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Bardzo.